Witam wszystkich w nowym odcinku. Kolejny odcinek z budowy garażu. Beton już wysechł, twardy jak kamień, jak to się mówi. Tak wyglądały te moje filarki. Takie troszkę nieforemne się zrobiły, ale trudno. Tu będzie dotąd później usypane ziemią. Będzie dobrze, nie będzie tego widać. A z tej strony też będzie wyrównane. Też będzie chyba w środku albo kostka ułożona, albo zrobię wylewkę. Tutaj sobie przykręciłem dwie takie deski. Tak to wygląda, na szerokość słupka z jednej i z drugiej strony. I właśnie chciałem sprawdzić, jak będzie wyglądał spad w tym moim garażu. Tutaj dałem 1,80 m chyba, a tam jest 2,5 m. Taki spadek jest, dosyć dobry, deszcz będzie spływał, no i tak chyba będę robił. Nie będę tutaj dawał mniej, ale to się jeszcze zobaczy, jeszcze muszę chwilę pomyśleć. Tutaj w międzyczasie koruję deski. Są takie nieobrobione, trzeba tą korę ładnie zedrzeć, bo już się korniki rzuciły. Tutaj sobie zrobiłem taką maszynę i madło. Wbiłem słupki, przykręciłem deskę, no i sobie koruję moim ośnikiem. Gdzie jest mój ośnik? O, tutaj jest ośnik. Biorę sobie ośnik. Biorę sobie ośnik, oj. I tak koruję. Jedną ręką ciężko, ale jakoś to idzie. Zostało mi jakieś 70 sztuk do okorowania. Dobra, jednak nie będę robił tych słupków na 2,5 metra, bo przecież, zobaczcie, tu będę miał słupek. Dojdzie mi ta murłata, czy jak to na to mówić, 12 cm. Później jeszcze krokiem 12 cm. Łata 3 cm i blacha, czyli podniesie mi się o 27 cm. Czyli ten słupek muszę zrobić 27 cm. mniejszy i wtedy będzie dobra wysokość. No i tak, będę robił tutaj przód 220, a tył 1,50 m. Dojdzie mi prawie 30 cm, więc będzie dobra wysokość. W sumie to nie musi być takie wysokie, tam nic się nie będzie działo, żadne imprezy, żadne nic, żadne naprawy. Tylko po prostu samochody będę tam chował, żeby właśnie nie stały na słońcu, na deszczu czy na śniegu, więc tnę na 220. Moją pilarką oczywiście, akumulatorową. Tu wam się wyświetli link do testów z tej pilarki. Ja to tak równo utnę jedną ręką. To stawiamy. Najpierw sobie tu muszę złapać wkrętami i później dopiero to równać. Trzeba tu sobie poziom. Piąt znaczy. Trzyma się. Mam takie śruby, pokupiłem. Właśnie tymi śrubami będę tutaj przykręcał. Klucz i ogień. Dobra, resztę się dociśnie już tym normalną grzechotką. Drugi słupek już przykręcony, na razie na jednej śrubie. Tak to będzie wyglądało. Tutaj będzie ta murłata i dojdzie jeszcze krokiew. O, w ten sposób. I tu jest, no i do tego jeszcze przyjdzie 3 cm łaty. Patrzcie, śnieg zaczyna padać. Normalnie śnieg pada z tej chmury. No i tak to będzie wyglądało. Tu będzie ponad 1,80 m. A z tamtej strony 2,5 metra. Więc wysokość moim zdaniem dobra. Dobra, tnę resztę i przykręcę. Ale ta chmura mi się nie podoba. Zaczyna śnieg sypać. No i zobaczcie, tak to wygląda. 5 słupków już postawione. Zostało mi jeszcze tylko 4. Na razie to łapię tylko na dwóch śrubach. Z jednej i z drugiej strony, a później jeszcze dokręcę 3, bo wszystkie dokupiłem. Szybko idzie w miarę. Tylko muszę tą wkrętarkę cały czas ładować. Jak wkręcam te śruby, to strasznie dużo prądu ta wkrętarka pobiera. A że już ma tyle lat, chyba z 7, że ten akumulator już nie daje rady. No i tniemy kolejnego słupka. Jak to uciąć? Tak, czyli na 1,5 metra. Wszystko tnę tą moją pilarką akumulatorową. Dobra,
Zobaczcie, jak to fajnie idzie. Taki słupek 12x12. Cyki przecięte. 6 słupów już stoi. Tu sobie wszędzie puściłem żyłkę. Tu mi wyszło, bo zmierzyłem sobie tylko tego słupka, tutaj do tej żyłki, wyszło mi 185 cm. I tak utnę wszystkie te 3 słupki. No i co? I będę je po prostu przykręcał. Wziąłem sobie tego słupka, ustawiam tam, patrzę, brakuje 20 cm. Mówię, kurwa, źle uciąłem. Wszystkie 3. Co ja teraz robię, jak już nie mam materiału? Ale tak chodzę, myślę, kurde, zmierzę tego. Patrzę, jest dobrze. I ten jeden mi został, który obcinałem od tego. Ale się przestraszyłem. Dobra, ten jest przykręcony. Jak to wygląda? O, mniej więcej tak. Jeszcze tylko 2. I słupki postawione. Pójdę na obiad i później stawiamy murłaty 3 tutaj wzdłuż tych słupów. Tu sobie zabezpieczyłem łatami, żeby mi to nie latało. Już sobie tutaj przyszykowałem tą belkę. Tego środkowego nie, tylko te boczne sobie zabezpieczyłem, żeby mi się to nie ruszało. I co, będę próbował to położyć tutaj na górę. Tylko deszcz zaczyna padać. Chwilę nie nagrywałem, ale tak to wygląda. Wszystko połapane łatami, żeby było sztywno, żeby się trzymało. Jedna murłata już dana tutaj. Jest już równiutko, wszystko ładnie, pięknie poskręcane. Tylko nie przemyślałem jednego. Jak ja to ustawię tutaj na środku? Przecież mi to wszystko będzie blokowało. Ale może jakoś sobie tutaj poradzę. Dobra, zaczynam od tej. Tylko samemu to tak ciężko. Będę musiał podjechać ciągnikiem, wyrzucić tą murłatę na ciągnik i wtedy tutaj na górę jakoś to przybić. Może jakoś dam radę. Tak jak widzieliście przed chwilą, tutaj położyliśmy jedną tą murłatę, później tą następną, ale już nie nagrywałem. Wszystko jest równiutko. Teraz dałem krokiew. Tak to się prezentuje. Tutaj muszę jeszcze tego słupka dobić. I właśnie, miałem tutaj wycinać te takie skosy, żeby to doszło do samego tego, ale nie będę tego robił. Szkoda czasu. Tam kojec też robiłem, nie dałem. Wszystko się trzyma, nic się nie ruszyło. Nie będę tu nic wycinał, tu już sobie ustawiłem, odkreśliłem odległości. Tu jest centymetr, jakoś tak, więc to złapię tym gwoździem największym, 225 mm, bo się trzymało, nic tego na pewno nie ruszy. Jeden dzień roboty i garaż prawie stoi. Dzisiaj jeszcze poprzybijam te wszystkie krokwie. Jutro tylko sobie łaty poprzybijam. Tutaj muszę zastrzały porobić. Na każdym rogu, tutaj właśnie z tych belek, co mi zostały. Albo to przetnę na pół, albo po prostu całe będę wstawiał. Tutaj wszędzie w rogach takie skosy trzeba porobić, żeby jak odkręcę te łaty, to się wszystko będzie ruszało z powrotem. Dlatego muszę to wszystko jutro powycinać i poskręcać. No, 2 dni roboty i garaż stoi. Później tylko zamówić blachę. Wymierzę dokładnie wszystko, pojadę, zamówię blachę. Pewnie z tydzień czasu będzie trzeba poczekać. To za ten czas akurat rozrobię sobie ten impregnat. Wszystko pomaluję i będzie git. Zaraz chyba będzie ulewa. Ale tak, z tej strony jest krokiew już położona. Tu sobie wszystko zaznaczyłem. Nie wiem, czy to będzie widać. Boki i środek. I co 84 cm będzie krokiew, o, tak jak widać tutaj. No i co, teraz trzeba wszystkie powsuwać tutaj na dach, tu będę po prostu tak będę wsuwał, ciach. Poustawiam, nie będę przybijał. Normalnie po prostu takimi gwoździami, już wam pokazuję gwoździe. O, zakupiłem takie gwoździe. One mają 22,5 cm. Zobaczcie, tak to wygląda. Prawie połowa jest tutaj w murłacie, to na pewno się będzie trzymało i do tego będę wszystko jeszcze wzmacniał o takimi blaszkami.
Mam takie blaszki. Mam takie. I tu mam te pompowe. I tu mam jeszcze takie drobne. O, mam takie, takie, takie. I to wszystko będę jeszcze wzmacniał. To pójdzie spod spodu. O, te grube pójdą tutaj, tak, spod spodu. Tu się będzie trzymało. A tymi drobnymi, tymi mniejszymi, o, tutaj połapie. O, taka na środku. Z góry będzie gwóźdź, a tu będzie z boku jeszcze tym złapany. Będzie się trzymać. Tak to właśnie wsuwam. Łapię. Patrzę, która strona lepsza. Tu nakładam. I podsuwam sobie. No i na dzisiaj już będę kończył. Krokwie położone, ale jeszcze nie przykręcone. Wszystko jest już ładnie ustawione. Tutaj na tych znakach. Ja to tylko poprzebijać. Poprzykręcać te takie uchwyty. I będę kładł łaty. Jest fachowiec. Dzień dobry, dzień dobry. Jak ci się Karolina podoba? Bardzo mi się podoba. No, tyle dzisiaj zrobiłem. Mhm. Ładnie wyszło? Pięknie. Dumna jestem z gratulacji. Teraz ładnie słoneczko wyszło. Mhm. Ładnie się teraz prezentuję. Razem z tobą. No i mamy kolejny dzień. I tak sobie wczoraj przed spaniem myślałem. Bo przecież mam łaty 3,5 metrowe. I 3,5 metra jest tutaj na środku, gdzie ten belek. A tutaj nie ma krokwi. No i właśnie, wczoraj jedna krokiew mi została. I już wiem, po co ona była. No przecież była, żeby tu na środku leżeć, bo tutaj będzie łączenie łat. No i teraz muszę wszystkie te krokwie poprzesuwać z powrotem i dodać tą dziewiątą. Wtedy będę mógł przybić krokwie i później łaty. No i dobra, 9 krokwi jest. To jest idealnie na środku, bo tutaj będzie łączenie łat, tych 3,5 metrowych. No i dobra, teraz co? Poprzykręcam sobie te takie blaszki, te kątowniki po jednej na dole i po jednej na górze i później wszystkie krokwie poprzybijam gwoździami i co? I później będę tutaj wszystko. Tutaj musi jeszcze dojść kawałek, bo ta murłata była strasznie krzywa, taki łuk był i teraz jak będę pobijał tutaj tą krokiew, to mam nadzieję, że to dojdzie i tutaj muszę złapać tą taką płaską blaszką tu i tu tą kątową i wtedy się będzie trzymała. Tak to właśnie przykręcam. Ten uchwyt, dwa wkręty. No i tak każdy. O, tutaj nie dodałem jednego wkrętu, ale zaraz. O, tu też. Ale dobra. Tak to będzie wyglądało. Jeszcze tylko u góry tak połapię. I co? I przybijam te wszystkie krokwie. Tak to wygląda z góry. No i co? Teraz gwóźdź. Był na środku. I przybijam go. Wszystkie krokwie przybite. Wszystko ładnie pasuje. Tutaj praktycznie na ścisk. No i teraz przykręcam w każdym rogu. Widać to, widać. Takie właśnie te kątowniki. Przy każdym słupku wszędzie trzeba to przykręcić. Wszystko poprzykręcane. Każdy słupek do tej murłaty jest przykręcony z czterech stron. Tu są te kątowniki, są takie płaskie. Tutaj są krokwie przykręcane. Wszystko z czterech stron musi być solidnie przykręcone, naciśnięte. Widzicie, żadnej szpary nie ma. Tak to powinno wyglądać. No i co, wszystko poskręcane, poprzebijane i teraz przyszedł czas na łaty. Więc odmierzę sobie tutaj 45 cm. Na drugim końcu te 45. Puszczę żyłkę. Znaczy puszczę z góry, tak, puszczę z góry 45 chyba. Odznaczę równo poziomicą. Wtedy to ładnie poobcinam. Na górze tak samo i będę wtedy przybijał łaty. Przekładamy sobie tutaj poziomicę do murłaty. Mamy równo. I tutaj robimy kreskę, widzicie? I od tej kreski mierzymy tutaj
50 cm, zaznaczamy, z drugiej strony to samo i na tym musimy położyć żyłkę i wtedy oznaczamy każde po kolei. Mamy żyłkę na znaku, tu idzie żyłka i sobie odznaczamy od tej równy i następne. Teraz bierzemy poziomicę, przykładamy tu górą do znaku i równamy tutaj, o właśnie, żebyśmy mieli poziom, i oznaczamy ołówkiem. Tak jak tutaj to zrobiłem i tutaj mamy równiutko pod deskę czołową. Wszystko już ucięte, równiutko. No i tutaj przybiję do tego tą deskę czołową, ale to na samym końcu, jak już będzie blacha po prostu. Dobra, zabieram się za górę. Dobra, tutaj wszystko ucięte. Dałem sobie już pierwszą łatę. Mniej więcej na koniec. I przybijam to. Zobacz, jak to będzie szło. Wyrzucamy sobie wszystkie łaty praktycznie. Jeszcze później te wszystkie będę musiał podkręcać. Zrobimy sobie taki uchwyt. Tu jest między tym a tym 50 cm. Tu zahaczam o tą łatę już przybitą. Tutaj dosuwam i tutaj już mam równiutko. I tak będę cały czas przesuwał i przybiło. Zrobiłem już ponad połowę, ale niestety pogoda się psuje. Przed chwilą to troszkę kropiło. No i co, lecę teraz tutaj. Jeszcze mi wyjdzie z raz, dwa, trzy, cztery i tyle, i łaty przybite. Nie wiem, czy mi wystarczy, ale chyba będę musiał kilka tych odkręcić. No i później co? Jak mi się zechce, to jeszcze porobię tutaj te skosy. Na każdym z czterech rogów zrobię takie skosy, wiecie, żeby to było stabilne. I tutaj na środku. Jedno i drugie. Dobra, koniec. Wszystkie łaty przybite. Tak to się prezentuje. Może nie za prosto, może nie za ładnie, ale za to tanio. No, tak to się prezentuje z góry. O, można sobie chodzić jak kot w tym dachu. O. Tak to wygląda z góry. No i co, teraz sobie to pomierzę, ten dach. Po weekendzie blachę zamówię i następny odcinek będzie pewnie skrycia blachą. I jeszcze następny pewnie będzie, jak będę obijał wszystko tutaj, cały ten garaż deskami. 4 odcinki z budowy garażu. Tu już zrobiłem taki zastrzał. Tak to będzie wyglądało. 0,5 metra. No i to w zupełności wystarczy na dwóch dużych gwoździach. I muszę wyciąć 11 sztuk oprócz tego. I później tutaj w drugą stronę. Tak samo, od tego do tego. Tylko tu już muszę inny wymiar złapać. Muszę sobie zrobić, bo jest tutaj jest kąt. To już będzie inny. W końcu mam kamerzystę. Mam jak to nagrywać. Drugie przybite. Jeszcze tylko 10. A tu na matatę. Masz szczęście, że ci młotek nie wypadł. To ty masz szczęście. Ty byś dostała. No i na dzisiaj robota skończona. Tak to się prezentuje.
Tutaj skosy podawane w miarę równo. Tutaj też. I tutaj. Tam też dałem. Tutaj dałem. Ale tutaj mi troszkę nie spasowało. Ale jakoś to będzie. Co nie, Karolina? Jest dobrze. Po weekendzie będę dawał tutaj na dole. Łączył to. Przód nie. Tylko tutaj, boki, tył i tam. Żeby później mieć do czego deski przybić. Jak będę miał tutaj dół, to muszę jeszcze tutaj skosy połapać. O, tutaj, tu i tu. Tylko muszę materiał dokupić, bo już mi się skończył. Robota skończona. Garaż stoi. Zapewne będzie bardzo długi odcinek, no ale cóż, nic na to nie poradzę. No i co, my się będziemy z wami żegnać. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.